siostry. Witajcie w ten wspaniały dzień. Łaska od Pana, że możemy się tu zebrać i wielbić Jego imię i wywyższać naszego Pana. Dobrym zwyczajem jest karmić się Słowem Bożym, więc pozwólcie, że na początek przeczytam psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w gromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych będzie do nich. Chwała Panu, że możemy się tu zebrać, Jego imię wywyższać. Bracie Pawle, prosimy o słowo wstępne. Witajcie kochani. Bardzo cieszę się, że mamy drugie nabożeństwo dzisiaj i że przybyliście. Niektórzy znowu z daleka przybyli. Cieszymy się bardzo. Witamy wszystkich serdecznie. Tak, na początku chciałbym podzielić się takim krótkim rozważaniem, co się stało w tym tygodniu, chociaż to się stało już kilka miesięcy temu. Jak widzicie tutaj na tym obrazku, mamy krzyż, mamy z maseczką. Jest to obrazek, który znalazłem w internecie i opublikowałem na swoim profilu na Facebooku. Nie ja jestem autorem tego rysunku, zapożyczyłem to od kogoś, nie pytałem się o prawa autorskie, co prawda, jestem podpisany Andrzej Kwaśniewski, ale myślę, że to nie o to chodzi, czy są te prawa autorskie, czy nie. Dość trafne jest ten obrazek i to się tak zbiegło, że czytałem, właściwie słuchałem w tym tygodniu księgi Jeremiasza. I był tam 42 rozdział i chciałbym go przeczytać. Także jak macie Biblię swoją, otwórzcie sobie. Czytajcie, że ściąga. Jest ściąga. Dobra, jest trochę lepiej niż w zeszłym tygodniu, tam nie jest wersja, ale wciąż teraz jest. Księga Jeremiasza, rozdział 42. Mamy tutaj też amerykańskiego reprezentanta. So we will read from Book of Jeremiah, chapter 42 and 43. Pozwolę sobie przeczytać cały rozdział, czyli cały 42 i pierwsze dwa 43 rozdziału. Potem wszyscy dowódcy wojsk, Johanana, syn Kareacha, Jezeniasz, syn Hoszojasza oraz cały lud od małego do wielkiego przystąpili i powiedzieli do proroka Jeremiasza: niech nasza prośba dotrze do Ciebie i módl się za nami do Pana, Twojego Boga, za całą tę resztkę, bo mało nas pozostało z wielkiej liczby, jak sam widzisz na własne oczy. I niech Pan Twój Bóg wskaże nam drogę, którą mamy iść i to, co mamy czynić. Wtedy prorok Jeremiasz odpowiedział im: słyszałem. Oto będę się modlić do Pana waszego Boga według waszych słów. A cokolwiek Pan wam odpowie, ja wam oznajmię. Niczego przed wami nie zataję. Oni zaś powiedzieli do Jeremiasza: niech Pan będzie między nami prawdziwym i wiernym świadkiem, jeśli nie postąpimy według każdego słowa, z którym Pan, twój Bóg, pośle się do nas. Czy będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego cię posyłamy. Aby nam się dobrze powodziło, gdy będziemy słuchać głosu Pana, naszego Boga. Po upływie 10 dni doszło do Jeremiasza słowo Pana. Zawołał więc Johanan, syna Kareacha i wszystkich dowódców wojsk, którzy z nim byli oraz cały lud, od małego do wielkiego. I powiedział do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście, aby przedłożył wam waszą prośbę. Jeśli pozostaniecie na stałe w tej ziemi, odbuduję was
i nie zburzę. Zasadzę was i nie wykorzenię. Żal mi bowiem tego nieszczęścia, które wam uczyniłem. Nie bójcie się króla Babilonu, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, bo ja jestem z wami, aby was wybawić i wyrwać z jego ręki. Pokażę wam łaskę, aby on się zlitował nad wami i dał wam wrócić do waszej ziemi. Ale jeśli powiecie, nie zostaniemy w tej ziemi, nie usłuchamy głosu Pana waszego Boga, mówiąc żadną miarą, lecz pójdziemy do ziemi Egiptu, gdzie nie zobaczymy wojny, ani nie usłyszymy dźwięku trąby, ani nie będziemy łaknąć chleba, tam będziemy mieszkać. To posłuchajcie teraz słowa Pana, resztko Judy. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeśli w uporze przy tym zostaniecie, aby pójść do ziemi Egiptu i pójdziecie, aby tam przebywać, wtedy miecz, którego się boicie, dosięgnie was tam w ziemi Egiptu. A głód, którego się obawiacie, będzie was ścigał tam w Egipcie i tam umrzecie. Tak się stanie wszystkim, którzy koniecznie chcą iść do Egiptu, aby tam przebywać. Umrą od miecza, od głodu i od zarazy. Żaden z nich nie pozostanie, ani nie ujdzie przed tym nieszczęściem, jakie na nich sprowadzę. Tak bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jak się wylały mój gniew i moja zapalczywość na mieszkańców Jerozolimy, tak się wyleje moja zapalczywość na was, gdy wejdziecie do Egiptu i będziecie przedmiotem złorzeczenia, zdumienia, przekleństwa i hańby, a nie zobaczycie już tego miejsca. Pan do was mówi, resztko Judy, nie idźcie do Egiptu. Wiedzcie na pewno, że dziś was ostrzegam. Zwiedliście bowiem swoje dusze, gdy posłaliście mnie do Pana, waszego Boga, mówiąc, módl się za nami do Pana, naszego Boga i oznajmij nam wszystko, co powie Pan, nasz Bóg, a my wykonamy. Dzisiaj to wam oznajmiam. Wy jednak nie słuchacie głosu Pana, waszego Boga, we wszystkim, z czym mnie do was posłał. Dlatego mówię, wiedzcie na pewno, że umrzecie od miecza, od głodu i od zarazy w tym miejscu, do którego pragniecie iść, aby tam przebywać. Jeremiasz przestał mówić do całego ludu te wszystkie słowa Pana, ich Boga, z którymi posłał go do nich Pan, ich Bóg, których posłał do nich Pan Bóg, te wszystkie słowa. Azariasz, syn Hoszajasza i Johanan, syn Kareacha oraz wszyscy pyszni mężczyźni powiedzieli do Jeremiasza. Kłamstwo mówisz, nie posłał cię Pan, nasz Bóg, byś mówił, nie idźcie do Egiptu, aby tam przebywać. Panie Boże, ja Tobie powierzam to słowo. Proszę Cię, abyś tutaj był z nami, abyś nam wykładał Twoją prawdę i aby to wszystko było w oparciu o ten fundament Słowa Bożego. Amen. Panie, tak słuchałem sobie... Możemy wrócić do tego slajdu. Jak tak sobie słuchałem tego Jeremiasza i właśnie ten 42 rozdział, tak oczywiście, no nie wiem, czy to już dlatego, że tak długo żyjemy w tej całej nagonce, no skojarzyło mi się to z dzisiejszą sytuacją. Jak wiele osób przychodzi i szuka pomocy i chce, żeby dać tą pomoc, żeby oznajmić, co się stanie, co jest dobre i chcą usłyszeć prawdę. A jak słyszą prawdę, nagle tak jak tutaj ci mężowie, ci przywódcy wojsk mówią, kłamstwo mówisz. Po co przyszedł Izrael do Jeremiasza? No przyszedł po to, żeby właśnie dać im jakąś otuchę. Oni widzieli, że jest prorokiem. Co prawda dzisiaj, znaczy nie chcę powiedzieć, że nie ma proroków, są prorocy, ale nie w tym sensie, którzy tak objawiają, jak tutaj mamy tych wielkich proroków, ale mamy Słowo Boże. I Słowo Boże zostało nam po to dane, abyśmy też z niego korzystali. Przez to Słowo Pan Bóg do nas mówi. Oczywiście może używać też innych ludzi. Jeremiasz modlił się do Boga. Modlił się do Boga, aby wziął i objawił prawdę dla resztki Izraela. I mówi tak do nich w 11 wersecie. Nie bójcie się króla Babilonu, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, bo ja jestem z wami, aby was wybawić i wyrwać z jego ręki. I cóż na to powiedział Izrael? Izrael mówi, że to kłamstwo. Oni zobaczyli dookoła wszystko i zobaczyli wielkie wojska, wielką armię Nabuchodonozora,
który pokonał wielką armię Izraela, przecież Izrael to była potęga, której byli poddane właściwie wszystkie kraje dookoła. I oni zostali rozbici przez jeszcze większą armię. A Bóg mówi, idźcie tam, nie bójcie się, ja was wybawię. No, patrzą się dookoła, no jak, do niewoli? Co to za ratunek? No jak tutaj się nie bać? No przecież oni wytracili już tyle osób, to i nas zabiją. I nie uwierzyli prorokowi, mówią, że kłamie. Oni wolą zobaczyć na swoje oczy i wierzyć to, co ich oczy widzą. Tutaj mamy na tym obrazku cytat, mamy odnośnik do Ewangelii Marka, 4 rozdział, 40 werset, który mówi tak. Wtedy powiedział do nich, czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? Jest to sytuacja, kiedy uczniowie są z Jezusem na łódce, płyną przez Morze Galilejskie, są jezioro galilejskie i zastał ich sztorm. Wielki sztorm i fale wielkie i oni już zaczynali tonąć, a Pan Jezus sobie spał i oni krzyczą do Niego, Panie, no obudź się, nie widzisz, że my tutaj giniemy. Jezus wstaje. W 39 wersecie wcześniej czytamy, wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza, milcz i uspokoił się. I ustał wiatr i nastała wielka cisza. A następnie mówi, właśnie w tym 40 wersecie, wtedy powiedział do nich, czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? Pan Jezus był obecny z uczniami. Oni już wcześniej z Nim trochę chodzili. Już jakieś cuda tam już zobaczyli. Już byli przekonani, że to jest Syn Boży. A mimo wszystko bali się. Chociaż Jezus był zaraz obok nich. Wcześniej przychodzi lud do Jeremiasza, bo wie, że Pan Bóg mówi do Jeremiasza, pytają się, tak, my wszystkiego usłuchamy, cokolwiek nam powiesz, my będziemy wykonywać. Ale potem oczywiście kłamią. Uczniowie zobaczyli wielkie fale, no to co z tego, że Pan Jezus z nami jest? No przecież zginiemy, no te fale są tak wielkie, że no nie da się po prostu nic zrobić. Pan Bóg mówi, że jest z nami, żebyśmy się nie bali. Ktoś tam kiedyś policzył 365 razy, Biblia mówi, nie bójcie się, nie odwróćcie się. I co z tego, jak my mamy oczy i widzimy, co się dzieje dookoła. Strach jest wszędzie. I mamy wierzyć Bogu, mamy się nie bać. Ale włączymy oczywiście BBC, ITV, TVP, tak? TVP, Polsat i TVN. Cokolwiek włączymy, no widzimy. Co znowu? Przypadki. Tyle osób zginęło, tyle zainfekowanych. Ten nie nosił maseczki. Straszna rzecz. Pozaraża, pozabija przecież wszystkich ludzi. A Bóg mówi w swoim słowie 365 razy. Nie bójcie się. Pan Jezus wstał, zgromił burzę, wicher. Uspokoiło się i miał to wszystko pod kontrolą. Wcześniej u Izraelitów wiemy, że oni poszli do niewoli, ale Bóg ich ostrzegał. Ale po 70 latach, tak jak powiedział, oni się tam rozradzali, rozmnażali. Pozwolił na to, żeby świątynia była odbudowana, aby państwo Izrael było odbudowane, bo Bóg ma wszystko pod kontrolą. Jeżeli mówi nie boimy się, to się nie boimy. A my oczywiście swoje, bo nasze oczy widzą. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 31. W wersecie czytamy, cóż więc na to powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Tam wcześniej mógł ktoś powiedzieć, no Stary Testament nas już nie dotyczy, ale w Nowym Testamencie był Pan Jezus. Tutaj apostoł Paweł mówi, jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Co się nam może zdarzyć? Tam z nimi w łódce był Pan Jezus.
My mamy obietnicę, że jest z nami Bóg. Pytanie jest tylko, czy jest z nami Bóg? Jak Bóg może być z nami? O tym właśnie mówi cała Biblia. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy bezsilni, że się boimy, że już nie ma żadnego ratunku dla nas, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, że sobie uświadomimy, że grzeszymy i z pokorą serca przyjdziemy do Jezusa, odwrócimy się, przeprosimy, będziemy pokutować za swoje grzechy, On nas przyjmie, On nas zbawi. Dlatego On poszedł na krzyż, aby umrzeć za nasze grzechy, aby ta krew przelała się w zamian za nas. On poniósł tą ofiarę, a On przez swoje zmartwychwstanie pokonał tą śmierć. Nie ma grzechu, nie ma śmierci, nie ma strachu. Musimy tylko w to uwierzyć. Biblia dalej mówi w liście do Efezjan, że każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, zostanie zapieczętowany Duchem Świętym. A kimże jest Duch Święty, jak nie trzecią osobą Trójcy? On jest Bogiem. On mieszka w nas. Bóg jest w nas. Jeżeli tylko wierzymy, jeżeli to przyjmiemy, uwierzymy w imię Jezusa Chrystusa, odwrócimy od swoich grzechów, to Duch Święty przychodzi do nas. On jest w nas. I Bóg jest z nami. Nie musimy się wtedy bać. To jest tak, jakby On był na tej łódce. Lepiej. On jest w nas. Bliżej nam. Wystarczy, że będziemy to w to wierzyć. Nie oglądać wiadomości. Nie wysłuchiwać kłótni na ulicy, masz maseczkę czy nie, paniki uciekającej. Zaufajmy Bogu, zaufajmy Jezusowi Chrystusowi. Kochani, jest to ważne. Ważne jest, aby się nie bać, aby słuchać Boga. Dlaczego? Jeżeli weźmiemy objawienie, księga objawienia, ostatnią księgę, 21 rozdział, czytamy tam takie słowa, 21 od 5 do 8 wersetu. A zasiadający na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: napisz te słowa, są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: stało się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja sprawiedliwemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierząco, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwuchwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Kochani, zawsze bojaźliwi. Ci, co się boją, będą w jeziorze płonącym ogniem i siarką. Kochani, jedynie coś możemy bać, to Pana Boga. Słowo mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. Bójmy się tego, który może zatracić ciało i duszę, nie samo ciało. Musimy sobie zdać sprawę, że Ewangelia jest wielką mocą. Bóg stoi za nami. Nic nam się nie może stać. Oczywiście ja nie powiedziałem, uwierzymy, mamy Ducha Świętego, nie będziemy chorować, my nie musimy się bać COVID-a, innej choroby. To nie o to tutaj chodzi, abyśmy na naszym ciele byli zdrowi, ale na naszej duszy. Aby nasza dusza była zbawiona, była uzdrowiona. I nawet jeżeli nas spotka jakaś śmierć, my się jej nie boimy. My z radością idziemy i możemy sobie zawołać wtedy tak jak Szczepan: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Pójdziemy do nieba, do radości Pana, gdzie nie będę już płaczu ani choroby. Tak, kochani, ludzie się boją, ale jedynym rozwiązaniem na to jest Jezus Chrystus. A my jako chrześcijanie, mający Jezusa Chrystusa w sercu, mający Ducha Świętego, który nas zapieczętował, mamy Boga ze sobą. Nic nam się nie może stać. Nikt przeciwko nam. Mamy wtedy życie wieczne. Wystarczy w to tylko uwierzyć. Amen. Dobra, kilka ogłoszeń. Następne. O, dziękuję.
takie, że mamy za tydzień nabożeństwo, jak Pan Bóg pozwoli. Jest tutaj nabożeństwo, które będzie w tej kaplicy o 10:30. Jest to angielskie nabożeństwo Kościoła Calvary Baptist Church, na które zapraszam, szczególnie zapraszam tych, którzy są na przykład w związkach mieszanych, gdzie jeden z małżonków jest na przykład Anglikiem albo rozumie tylko po angielsku. Zapraszamy na 10:30. Tych, co mówią i rozumieją po polsku, zapraszamy na godzinę 16. Co mam następne? Szkółka niedzielna, tak. 25, czyli za dwa tygodnie, rozpocznie się szkółka niedzielna. Dzieci podczas kazania będą mogły wyjść i będą miały zajęcia dla siebie. Co jest następne? Następnie nie ma nic. Aha, dobra, więc tak. A, jeszcze chciałem przekazać informację. Znaczy ta informacja jest ode mnie. Tydzień temu modliliśmy się za rodzinę Łukasza i Ani. Tam mały Tymoteusz był w ciężkim stanie, był w szpitalu. Modliliśmy się. Wiem, że nie tylko my się modliliśmy. Wiele osób się za niego modliło. I w poniedziałek dostałem informację od Łukasza ze zdjęciem, nawet z krótkim filmikiem, jak mały Tymuś, 7-miesięczny, sobie gałuży, jest radosny. Właściwie wygląda to, jakby nic mu się nie stało. No gdyby nie to, że miał tam jakieś jeszcze przystawki w szpitalu, bo tam jeszcze byli. No mamy zdrowe dziecko. I znaczy nie rozmawiałem z nim, tylko pisaliśmy do siebie wiadomości. Lekarze podają mu jakieś jeszcze tam lekarstwa, ale oni nie wiedzą, co się stało. Oni nie wiedzą, dlaczego to się stało. Oni nie wiedzą, jak to się stało, że on teraz tak nie ma tej choroby. No nie wiem, ja to nie potrafię go nazwać. Ale jest z nim wszystko w porządku. No mnie przychodzi tylko jedna myśl na głowie. No chwała Bogu, no jeżeli nie wiadomo, co się stało, to co się stało? No cud się stał. Dla mnie jest to cud, odpowiedź na nasze modlitwy. Modlitwy Kościoła, modlitwy ludzi, którzy modlili się z wiarą. I ja wierzę, że przez to właśnie, przez ten cud, przez to uzdrowienie Bóg odbierze sobie chwałę i ta chwała będzie właśnie w tym momencie tu też objawiona. Dobra, tydzień temu też byłem tak zdenerwowany. Myśmy zaczynali pierwsze nabożeństwo, ale wiem, że w sobotę było też pierwsze nabożeństwo w miejscowości Chesterfield. Co prawda nie znam tych osób, które tam się zebrały, ale nasz przyjaciel z Liverpoolu, pastor Piotr Iwan, tam wiem, że zna ich i mówił, że nowa placówka powstała. Znaczy nie jest to placówka z nami powiązana, po prostu zebrali się ludzie, którzy chcieli wielbić Boga, wynajęli salę, organizują nabożeństwo. Odbyło się pierwsze nabożeństwo w Chesterfield, więc też jest to niesamowite, kiedy każą nam izolować się, zamykać. Tak ekonomia mówi, no kiedy są spadki, to wtedy inwestujemy, tak? Zamykają kościoły, to my otwieramy. To jest cudowne. A w szczególności, no my tu możemy zobaczyć, no w zeszłym tygodniu osoby z różnych miejsc, w tym tygodniu osoby z różnych miejsc, nie tylko tutaj ze Spolnik, ale z różnych miejsc przyjeżdżają. Chwała Bogu za to. To co? Teraz trzeba uwielbiać, tak? Powiem jeszcze raz. Dobrze, powstajmy do tego śpiewania. Thank you.
dotykasz naszych serc, Panie, że pozwalasz nam tu przychodzić, Panie, wyjść Twoje imię. Ojcze, dziękuję Ci za to, że dotykasz naszych serc, oczu, Panie, umysłu, Panie, że możemy oddawać Tobie chwałę, Panie, w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Pana uniżmy się, przed obliczem Pana uniżmy się. Pan sam wywyższy nas, niech wydzielaj czas. Pan sam wywyższy nas. Pan sam Błogosławisz nocą swą.
Jest Bogiem, który siedzi po prawicy Boga Ojca sobie Wszechmogącego i czeka na nas, abyśmy Go tylko przyjęli. Amen. Rozpiszę następnie. Słowo dać ci. Także dzieciaki, zapraszamy. Bardzo. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą do nas dołączyć. Wiktoria. Czytaliśmy o tym, jak to Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Dzisiaj dalsza część tej historii. Przeczytamy najpierw z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału, wersy od 1 do 8. A gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana bowiem stąpiwszy z nieba, podszedł, odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim. Jego oblicze było jak błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg. A strażnicy drżeli ze strachu i stali się jak umarli. Anioł zaś powiedział do kobiet: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma go tu. Powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan. Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom, że zmartwychwstał i oto udaje się do Galilei przed wami. Tam go ujrzycie. Oto wam powiedziałem. Odeszły więc szybko od grobu z bojaźnią i z wielką radością i pobiegły przekazać to Jego uczniom. Te słowa znajdujemy w Ewangelii Mateusza. A co na ten temat mówi nasza książeczka, nasz podręcznik Droga Życia? Czytamy rozdział 41. Jezus żyje. Gdy Jezus umarł, Jego uczniowie byli bardzo zasmuceni, ponieważ był On ich najlepszym przyjacielem. Z pewnością oczekiwali też, że będzie ich Zbawicielem. Lecz oto Jezus umarł. W jaki sposób mógł się On stać ich Zbawicielem, skoro umarł? Uczniowie nie pojmowali tego. Złożyli Jezusa w grobie wykutym w wielkiej skale, a następnie zatoczyli przed wejściem do grobu wielki kamień. Potem udali się do swych domów. Wrogowie Jezusa powiedzieli: postawimy przy grobie strażników, ponieważ uczniowie Jezusa mogliby przyjść i wykraść Jego ciało,
a później powiedzieć, że powstał on z martwych i żyje. Lecz uczniowie nie myśleli nawet o wykradzeniu ciała Jezusa i o rozpowiadaniu, że on żyje. Wiedzieli oni, że Jezus umarł i byli bardzo smutni z tego powodu. Strażnicy stali przy grobie przez piątkową noc, sobotę i noc sobotnią. Nie podobało im się, że muszą stać przy grobie przez całą długą, ciemną noc. Nie mogli doczekać się poranka i światła słonecznego. Byli więc uradowani, gdy w niedzielę rano zaczęło się troszkę rozjaśniać. Ale cóż to? Błysk jaśniejącego światła. Pochodziło ono z nieba, ale nie była to błyskawica. Strażnicy ujrzeli, że był to anioł wstępujący z nieba. Zobaczyli tego anioła idącego w kierunku wielkiego kamienia, który znajdował się u wejścia do grobu. Widzieli, jak anioł odwalił kamień i usiadł na nim. Wartownicy byli tak przerażeni, że padli na twarz i nie śmieli podnieść wzroku. Po pewnym czasie podnieśli się i uciekli od grobu tak szybko, jak tylko potrafili. W ogrodzie panowała cisza. Słońce wzeszło nad wielką skałą. Kilka kobiet, przyjaciółek Jezusa, przyszło niosąc wonności, aby je złożyć w grobie. Gdy zobaczyły one odwalony kamień, zdziwiły się i mówiły: kto był tutaj i odwalił kamień? Co się stało? Pośpieszyły, by zajrzeć do grobu i ujrzały tam anioła. Wtedy kobiety przestraszyły się. Anioł rzekł do nich: nie bójcie się, szukacie Jezusa, nie ma go tutaj, bo z martwych wstał. Chodźcie i zobaczcie, że go tutaj nie ma. Kobiety weszły do grobu i zobaczyły, że jest on faktycznie pusty. Potem pobiegły oznajmić uczniom dobrą nowinę. Jezus zmartwychwstał. Piotr i Jan pobiegli do grobu tak szybko, jak potrafili. Nie ujrzeli tam anioła, ale zobaczyli pusty grób. Wtedy przekonali się, że Jezus wstał z martwych. On żył. Pomimo wszystko był ich Zbawicielem. Jezus umarł, lecz wstał z martwych, by żyć na zawsze. On jest Chrystusem, Synem Bożym. Anioł odwalił kamień, aby wszyscy mogli zobaczyć, że Jezusa nie ma już w grobie. Kilka kwestii do omówienia. Kto zna odpowiedź, podnosi rękę do góry. Kto zobaczył nadchodzącego i odwalającego kamień anioła? Żołnierze, strażnicy, zgadza się. A dlaczego anioł odwalił ten kamień? Olga? Dokładnie, żeby pokazać, że grób jest pusty, że Jezusa tam nie ma. A kto był przestraszony? Franek? Kto był przestraszony? Strażnicy. Tak. A kto tego dnia był szczęśliwy? Apostołowie? Tak, uczniowie i kobiety. Ja myślę, że te kobiety, które przyszły do grobu, ja myślę, że oni też byli troszkę wystraszeni. To jednak coś niezwykłego zobaczyć, że ktoś zmartwychwstał. Ale szczęście było większe. Jezus Chrystus zmartwychwstał dnia trzeciego. Dziękuję Wam serdecznie. Pozostańcie jeszcze tutaj chwileczkę. Zaśpiewamy. Ja tej ostatniej piosenki się z tego z poprzednim tygodniu jeszcze nie nauczyłem, więc będziemy śpiewać nową piosenkę, którą myślę, że się bardziej nauczyłem już ostatnio. Ale tylko ja myślę. Ale myślę, że dobrze by było wstać, tak? Do śpiewania wszyscy, bo zaraz będzie kazanie. Jakby...
długo siedzieć, to się musimy rozruszać, a idzie to na melodię taką. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, amen, mów. Amen. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, amen, mów. Amen. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, amen, mów. Amen. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w głowie klasz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w głowie klasz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w głowie klasz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powstań wraz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w górę skacz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w górę skacz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pokaż to. Amen. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pokaż to. Amen. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pokaż to. Dziękujemy bardzo. Ale. Chciałbym, żeby został Krystian. Igor. I poprosimy jeszcze Wiktorię, która oczywiście nie jest dzieckiem, tylko jest nastolatką. Ale poprosimy ją. No, dawaj. Coś musimy zaśpiewać, ponieważ tak się okazało, że w tym tygodniu były jakieś urodziny i w następnym tygodniu też będą jakieś urodziny, to zaśpiewajmy. Błogosławię Cię dziś, błogosławię Wam dziś, sercem pełnym miłości, błogosławię Wam dziś. 120 lat niech żyją nam. 120 lat niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. 120 lat niech żyją nam. A kto? Igor, Krystian i Wiktoria. Strzygałem się do tak, i tam jeszcze właśnie. Ciocia Asia, mam coś dla was. Jeżeli wasi rodzice nie pozwalają wam jeść czekolady, to moi mi pozwalają. Dobra. Byliście szczęśliwi, w ręce klaskaliście, tak? Wszyscy? Tak. Czemu nie patrzyłem, czy się zastosowałem. Ale... No to w takim razie zaśpiewajmy jeszcze coś, jak jesteśmy szczęśliwi, co? 33. Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest. Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest. Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest. Że Jezus Chrystus Królem Królów jest. Jeszcze raz, raduj się z nami. Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest. Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest. Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest. Że Jezus Chrystus Królem Królów jest. Dokujesz o ludziach i mówisz o rzeczach, które nie obchodzą Cię nic. Omawiasz pogodę, rozszerzą problemy, jakie w kraju i na świecie wciąż są. Lecz części oznajmi wspaniałą nowinę o niej. Śpiewać przy drzewce, że Jezus Chrystus Królem.
zjednaczaj się z nami, ojcze wszystkich, że Jezus Królem jest. Zjednaczaj się z nami, ojcze wszystkich, że Jezus Królem jest. Zjednaczaj się z nami, ojcze wszystkich, że Jezus Królem jest. Że Jezus Chrystus Królem Królów jest. Że Jezus Chrystus Królem Królów jest. Amen. Wieczerza Pańską. Dla przypomnienia, do Wieczerzy Pańskiej może przystąpić każdy. Każdy, kto się pojednał z Bogiem, który pokutował, który przepraszał Boga i przyjął Go jako swojego Ojca Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela. I zaraz tutaj z panem Ryszardem będziemy błogosławić chleb i wino, i te osoby, które będą chciały przystąpić do wieczerzy, prosimy, aby powstały i my wtedy podejdziemy. Ale na początku też przeczytajmy, jak to się wszystko zaczęło, a inaczej, jakie były ustanowienia. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11. I od 23 wersetu takie czytamy słowa. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wylany, wziął chleb, ale złożył dziękczynię, połamał i powiedział: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego. Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. Wszechmogący Ojcze, bądź błogosławiony w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, że Panie dostąpimy tej łaski, dostępujemy, że mamy tą społeczność, Panie, w Twoim ciele, Panie. Że Twoje ciało, które zostało za nasze grzechy ofiarowane na Golgocie, Panie, że mamy w tym ciele społeczność, Panie, że możemy się nim karmić i jest ono naszym chlebem duchowym. Tobie niech będzie chwała i cześć na wieki. Amen. Ja tobie, Panie, dziękuję za tę ofiarę na krzyżu złączoną krew, ale przede wszystkim dziękuję Ci za zmartwychwstanie i za to, że ten grzech już nad nami nie panuje. Twoja krew oczyściła nas. A Ty, Panie, przez to zmartwychwstanie pokonałeś śmierć. Możemy teraz przyjść do Ciebie i wyczekiwać, Panie, aż przyjdziesz. Amen. Amen. Ci to są przyjmować, proszę.
przymierze w krwi Jego. Za to, Panie, że mogliśmy przyjść. Z tym nowym przymierzem możemy otworzyć też nowe życie. Chwała Ci za to. Amen. Przepraszam, no tak, dobra. Będziesz się podzielić z nami Słowem Bożym. Jeszcze raz witajcie bracia i siostry. To wielki zaszczyt i wielka łaska od Boga, że mogę się podzielić tym poselstwem, tym, co Bóg włożył mi w serce. Często zadaję sobie pytanie, od czego zacząć, no lepiej zacząć od początku. Wybaczcie, jeśli bym przedłużał, wybaczcie, jeśli będzie króciutko. Kochani, wielki zaszczyt być w miejscu, gdzie się spotykają święci, żeby wielbić naszego Pana. Dziś jest to nasze drugie nabożeństwo naszej wspólnoty. Ale wrócę jeszcze pamięcią do zeszłego tygodnia, do zeszłej niedzieli. Z bratem Pawłem, żeśmy tutaj przybyli z naszymi rodzinami troszeczkę szybciej, żeby się przygotować. Była tutaj uroczystość, wybaczcie mi błędy, jeśli coś źle powiem, ale chodzi o to, że byli tutaj zebrani oba wspólnota chrześcijan, którzy dziękowali Bogu za dary, za płody rolne, za to, czym Bóg błogosławi. I to było nawiązanie do święta ze Starego Testamentu, święta izraelskiego. Wybaczcie mi, nie orientuję się, czy jeszcze Izrael je obchodzi teraz. Ale święto to jest Sukot, święto szałasów, namiotów. I tak mnie to zaciekawiło. Dlaczego Izrael je obchodził? Jest to nakaz pański, który oni otrzymali. Pozwólcie, że ja przeczytam to z Księgi III Mojżeszowej, 23 rozdział od 39 wersetu. Od 15 dnia 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i w 8 dniu będzie całkowity odpoczynek. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owce, owocną ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych i wierzby z nad potoku i będziecie się weselić przed Panem, Bogiem Waszym przez 7 dni. Będziecie je uroczyście obchodzić jako święto Pana przez 7 dni co rok. Jest to wieczna ustawa dla wszystkich pokoleń. W 7 miesiącu będziecie je obchodzić. Będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy i w Izraelu mieszkać będą w szałasach. Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskich, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, ja Pan jestem Bogiem waszym. No i właśnie, kochani, mnie to zaciekawiło, że nasz Pan, wspaniały Bóg, wyprowadził Izrael z Egiptu, przeprawił ich przez Morze Czerwone i 40 lat błądzili po pustyni. Wiecie, tak w sercu zacząłem rozmyślać, jak to się ma do współczesnego czasu i do nas, do ludu Bożego, do chrześcijan, dla nas, którzy jesteśmy w nowym przymierzu. I tak mnie dotknęło, że jak odpowiadamy na głos Boży, jak Bóg działa na nas i dotyka naszego serca i my upamiętujemy się z naszego grzesznego życia, odwracamy się i zwracamy się ku Bogu. Potem, jako na świadectwo tego, że pokutujemy i chcemy się upamiętać i chcemy iść za Panem, przyjmujemy chrzest z wody, gdzie tym obrazem tego sztu w Starym Testamencie jest właśnie przejście Izraela przez Morze Czerwone. Izrael idzie na pustynię, a my chrześcijanie, czy w swoim życiu dostrzegamy pustynię. I czemu,
czemu Pan wyprowadza nas na tą pustynię? Widzimy w Piśmie Świętym, że Izrael 40 lat błądził po pustyni. Ale ta liczba, która jest symbolem w Piśmie Świętym 40, wiele razy występuje. 40 dni Jezus był kuszony na pustyni. Przebywał na pustyni, a później był kuszony. Przepraszam. 40 dni trwał zwiad Izraelitów w ziemi Kanaan, zanim oni ją posiedli. Na przykład 40 dni Goliat urągał Izraelowi, zanim Dawid go pokonał. 40 na przykład dni pokutowała Niniwa. Potop trwał 40 dni. I te 40 dni, to nie chodzi o tą główną taką cyfrę, ale to jest obraz, taki symbol czasu, gdzie Bóg do nas przemawia. Gdzie możemy usłyszeć głos. Ale powiązane często z tym jest pustynia. I pustynia właśnie jako obraz, gdzie my jako chrześcijanie zmagamy się jakby powiedzieć, ze swoim ego, ze swoim charakterem, stajemy obdarzeni przed Bogiem, gdzie możemy walczyć do Boga. Przebywając na pustyni, kiedy Bóg nas czasami tam przebywa, możemy usłyszeć Jego głos, abyśmy mogli tam wejść z Niego, w Nim razem w relację. Wtedy słyszymy, jak On przemawia do naszego serca. Ale też kolejne pytanie, jakie sobie zadawałem, było: w jaki sposób Bóg do nas przemawia? Pierwszą rzeczą, jaką Bóg do nas przemawia, jest to Słowo Boże. Zobaczę tutaj. Coś trochę pomyliłem. Notatki swoje. Otwórzmy sobie może Rzymian 15:4. Rzymian 15:4. Cokolwiek bowiem przed tym napisano do naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Często, jak przechodzimy jakieś trudy w życiu swoim, przechodzimy ciężki okres i wołamy do Pana, Pan nam mówi, że odpowiedzi i pociechę znajdujemy w Jego Słowie spisane. Jest to napisane dla naszego pocieszenia, dla naszego pouczenia. Jest to napisane, aby wskazać... wiecie co, chyba... Pan jest. Myślałem, że spodziewam. Jest to spisane, żebyśmy mieli, jakby to powiedzieć, drogowskaz dla naszych nóg, dla naszej drogi, dla naszych poczynań, dla naszych decyzji. W Ewangelii Jana 8:12 mówi do nas, że ja jestem światłością świata i kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło żywota. Jezus nas zapewnia, że Jego Słowo jest życiem, że Jego Słowo jest światłem i kto idzie za tym światłem, nie potknie się i nie zbłądzi w ciemności. Wiecie, kochani, kiedyś zdarzyło mi się, że
Powiem taką sytuację z mojego życia. Z moim przyjacielem jechaliśmy w nocy przez ciemny las na rowerach. Kompletnie bezksiężycowa noc. Trochę gwiazdy świeciły. Było bardzo ciemno, wąska ścieżka i przyjaciel jechał z przodu, w pewnym momencie stanął i mówi: nie dojedziemy, ja nic nie widzę. A ja mówię: dobrze, to idź za mną. No i ruszyliśmy w tą drogę, jedziemy. To trwało jakieś 15 minut. Dojeżdżamy na koniec, dojeżdżamy do tego miejsca docelowego i ja mówię: jak ty to zrobiłeś? Ja mówię: no proste, mówię, trzeba wiedzieć, gdzie się patrzy. No jak wiedzieć, się patrzy? No przecież nic nie powiedzieć na tej drodze, wysokie drzewa, lasy, krzaki. Ja mówię: popatrzyłem w górę. Stara sztuczka harcerska mówi, że jak idziemy jakąś ścieżką, w miarę trochę bądź jakimś szlakiem, patrzymy w górę w lesie, bo prześwity korony drzew pozwalają nam z większą dokładnością odnaleźć tą ścieżkę i znaleźć tą drogę. Oczywiście idziemy ostrożnie, bo możemy się potknąć o jakiś kolor, ale wiedząc, że to jest jakaś ścieżka, to zawsze znajdziemy jakąś drogę. I kochani, rozważając nad tym, jak czasami Bóg nas wyprowadza na pustynię, abyśmy usłyszeli Jego głos, abyśmy ujrzeli Jego światło, ażeby nas poprowadził. Zauważyłem, że część z nas, chrześcijan, zamiast sięgać do Słowa Bożego, który jest światłością dla naszych pochodni, szukamy innego źródła światła. Że nie karmimy się Słowem Bożym, ale karmimy się tak jakby światłem jakichś nauczycieli z YouTube'a, z Facebooka, światłem jakichś myśli, książek. Ja nie mówię, że one są złe. Ja nie mówię, że one, że trzeba je wszystkie podrzucać. Ja mówię o tym, że jak Jezus powiedział, że On jest tym światłem i kto idzie za Nim, ten się nie potknie, tak czasami w naszym życiu zauważamy, że my zamiast iść za światłem Jezusa, idziemy za światłem, tak naprawdę się okazuje ludzi. Że to światło, które otrzymujemy od ludzi, jest takim światłem, jakby to powiedzieć, o mniejszej sile, o mniejszym polu tego świecenia, oświecania tej ciemności, żebyśmy odnaleźli drogę do naszego Pana. Otwórzmy sobie 2 Piotra, 1 rozdział. Werset od 16, pozwolę sobie przeczytać. Drugi list świętego Piotra, od 16. Gdy oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznych, zmyślonych paśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości, wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobano. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodu, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka, a waszych sercach. Przede wszystkim to wiecie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wypadowi. Albowiem proroctwa nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Znowu, bracia, siostry, widzimy, że tutaj apostoł Piotr mówi właśnie, że słowo prorockie, to słowo spisane, jest pochodnią, jest jak świeca, która świeci, która oczyszcza atmosferę. Czy kochani, mi się też kojarzy Słowo Boże
z takim kodeksem drogowym, albo z regulaminem w wojsku, w którym odnajdujemy wskazówki, jak powinniśmy postępować, co się podoba Bogu, jak powinno wyglądać życie chrześcijanina, na czym powinniśmy skupić swoją uwagę, do kogo zanosić modlitwy, w kim szukać prawdy, w kim szukać pocieszenia. W drugim Tymoteusza, w trzecim rozdziale, czytamy takie słowa: całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania, do błędu. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. A nam czasami to Słowo Boże nie wystarcza i szukamy pocieszenia, szukamy jakichś wskazówek nauki, jakichś nowych proroctw u ludzi. I to bardzo łatwo nam przychodzi. A Słowo Boże mówi przecież, że właśnie Słowo Boże jest nam dane, które jest żywe, żebyśmy byli doskonali, żebyśmy do wszelkiego dobrego dzieła byli przygotowani. Właśnie dzięki Słowu Bożemu, a nie dzięki Słowu wypowiadanemu przez ludzi, przez ich jakieś wywody, dobre jakieś przykłady. Pamiętam kiedyś na początku mojej drogi, jak stawiałem pierwsze kroki w chrześcijaństwie, słyszałem takie dobre kazanie w pierwszym zborze, gdzie pastor napominał właśnie braci i siostry w tym, że przychodzą tylko na niedzielę i słuchając poselstwa, bo uczestnicząc tylko w nabożeństwie, wracając do domu, nie skłaniają swojego serca do tego, żeby sobie przypomnieć jeszcze raz na podstawie Słowa Bożego, o czym była mowa na kazaniu, na nabożeństwie. Pamiętam, że po tych słowach też Bóg mi pokazał poprzez psalm, wybaczcie, teraz nie będę pamiętał, który to był, ale taki werset, który mówi: jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to słyszałem. Trafiły te słowa Boże do mojego serca i ja mam takie coś, sobie wypracowałem, że jak słyszę jakieś nauczania, na przykład jakichś mężów Bożych, pastorów, nauczycieli, albo słucham jakiegoś wykładu, Biblię mam otwartą i w miarę możliwości jak najszybciej później jeszcze raz śledzę te wersety i, jakby to powiedzieć, czekam na poruszenie Boże, czy to mnie tak dotyka tak samo, czy to wypala coś w moim sercu. Dlaczego powinniśmy, bracia i siostry, korzystać ze Słowa Bożego często i to jak najczęściej? Dlaczego, bracia i siostry, powinniśmy sobie wypracować ten, na przykład taki mechanizm, żebyśmy, o ile to możliwe, o ile czas pozwala nam, karmić się Słowem Bożym? Odpowiedź znajdujemy w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 17 wersecie. Wiara jest wtedy ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Boże. Słowo Boże mówi, że fundamentem naszej wiary jest Słowo Boże, jest wpisane Słowo Boże. Czasami na swojej drodze spotykam chrześcijan, którzy mówią, że wierzą w Pana, mówią, że wierzą w Ewangelię, mówią, że wierzą w Jezusa, Jezus jest ich Panem. Ale jak przychodzi jakiś ucisk, kiedy przychodzi jakaś pustynia, nagle padają, doznają klęski, tragedii.
wtedy wychodzi na jaw, że tak naprawdę głównym źródłem ich wiary to nie było Słowo Boże, tylko jakieś objawienia ludzkie, jakieś różnego rodzaju nauczania, jakieś nie do końca pełne prawdy biblijne. A przecież Słowo Boże to jest Bóg. Czytamy w Ewangelii Jana, że Słowo ciałem się stało. Że to pierwszy dostęp, jakby to powiedzieć, do Boga, jaki mamy, to jest Słowo Boże. Nie chcę tutaj na razie też mówić o modlitwie, ale bo skupiam się na Słowie Boże, ale taki, jakby to powiedzieć, słyszalny głos, to jest właśnie spisane Słowo Boże. Słowo Boże zapewnia nas też, że jeśli budujemy właśnie tą wiarę na Słowie Bożym, na Jego objawieniu, które czytamy, na tych słowach proroczych, to wtedy dobry fundament zakładamy. Bo w liście do Efezjan 2:20 właśnie czytamy, że nikt innego nie może założyć fundamentu jak na Chrystusie, apostołów i proroków. A przecież to Słowo Boże, to jest Słowo naszego Pana, Słowo proroków, apostołów. My wiemy, że ono jest spisane ludzką ręką, ale my wierzymy i wiemy to, że autorem jego jest Bóg. O sobie Ducha Świętego, który podał. Czasem mówimy, że Bóg milczy. Ale tak naprawdę Bóg milczy, bo nasze Biblie są zamknięte. Tak naprawdę Bóg milczy, bo nie znamy Pism. Pamiętam, jak parę lat temu, jak Bóg na nowo dotykał mojego serca. U mnie Biblia długo jest w domu, ale przez jakiś czas była zamknięta. Była zamknięta i leżała na biurku. Zakurzała. Nie otwierała. A w moim sercu był głos: Panie, dlaczego milczysz? Panie, dlaczego nie słyszę Twojego głosu? Jak Pan zaczął dotykać mojego serca, żebym się upamiętał, połączył to z niesamowitym wydarzeniem. Wyobraźcie sobie, pracowałem wtedy na nockach. Wszyscy moi znajomi w pracy wiedzieli, że jestem protestantem, że odeszłem od Kościoła katolickiego. Ale mówią do mnie: spójrz, Rysiek, tam chyba siedzi Świadek Jehowy, bo Pismo Święte czyta. Ja mówię: kochani, nie, to nie jest Świadek Jehowy. Mówię, to był człowiek, którego ja wierzę, postawił mi Bóg na drodze, abym się opamiętał i pokazać pewną rzecz, gdzie jest odpowiedź, gdzie powinien szukać drogi. Był to kolega, który jest w kościele katolickim, ale z całego serca szukał Słowa Bożego i Boga w swoim życiu. A to się objawiało tym, że właśnie na przerwach w pracy miał otwarte Pismo Święte i je czytał. I tak jak Pan mi tu go pokazał, zacząłem z nim razem czytać Słowo Boże i to Słowo Boże właśnie zaczęło dotykać mnie i przemieniać mnie. Przemieniać moje serce, przemieniać mój umysł. Przemieniać moje postępowanie. Zacząłem słyszeć, tak jakby Bóg przemawiał do mnie. Jakby stał koło mnie, naprzeciwko mnie, we mnie. I mówił do mnie cały czas. Jeśli my nie czytamy Słowa Bożego i nie znamy Słowa Bożego, to bardzo szybko możemy, bracia, siostry,
popaść w jakieś zwiedzenie, możemy popełniać błędy. O tym też mówi Słowo Boże. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, na przykład w 12 rozdział 24 werset, albo w Mateuszu 22-29, gdzie Jezus mówi do faryzeuszy i uczniów: błądzicie, nie znając pisma ani mocy Bożej. Nie chcę tutaj mówić na razie o Duchu Świętym, ale o sobie Boże. Bo Jezus nie powiedział: nie znacie mocy i pism, tylko pism. A czasami się zdaje, że chrześcijanie mają z tym problem, że ich pismo, że ich Słowo Boże jest często pozamykane. Ale jak to się dzieje, że my chrześcijanie, wiedząc, że Bóg nas dotyka, wzywa nas do pamiętania, przyjmujemy chrzest w wodzie, mamy tak wielki problem z czytaniem Słowa Bożego? Spójrzmy na Izrael, który widział plagi egipskie, który przeszedł przez Morze Czerwone, który widział cały czas, że Bóg jest z nimi w nocy poprzez słup ognia, a za dnia przez słup dymu. I też błądził. I też Pan raz za razem musiał ich wysyłać na pustynię, aby ich oczyścić. Ale czemu nam, chrześcijanom, czasami trudno sięgnąć do Słowa Bożego? Dlaczego? Bo jest coś w naszym życiu, co się nie podoba Bogu. Bo jest coś w naszym życiu, co przy zetknięciu ze Słowem Bożym wchodzi na jaw. Jest zgrzyt. O tym możemy na przykład przeczytać w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 werset. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, zdolne osądzić zamiary i myśli. Nie wiem, jak wy, bracia i siostry, ale ja nieraz czytałem Słowo Boże, to tak jakby ktoś przypalał mi serce. To tak jakby ktoś w lustrze mi pokazywał, co jeszcze jest niedoskonałego i co trzeba zmienić. Co trzeba porzucić, co trzeba odciąć, co Bogu się nie podoba, co jest do naprawy w naszym życiu. Ale my w czasie tej drogi czasami nie chcemy porzucić tego, a Słowo Boże nam to przypomina. W Ewangelii Jana przeczytamy taki werset 12:48. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Kochani, tak jest ze Słowem Bożym. Jeśli nie przyjmujemy Jezusa, Jego Słowa, ja sobie nie wyobrażam, jak możemy mówić: kocham Jezusa, chcę iść za Jezusem, a nie przyjmować Jego Słowa. I nie karmić Jego Słowa. To jest tak, jakbym mówił: kocham moją żonę, chcę z nią przebywać, ale najlepiej niech ona będzie 1000 kilometrów ode mnie i jeszcze w ogóle do mnie niech nie dzwoni. Ale ja ją kocham. Kochani, kończąc to krótkie poselstwo. Ostatni tydzień w moim sercu właśnie jest taki, żeby coraz bardziej zagłębiać się w to Słowo Boże.
żeby coraz bardziej to Słowo Boże działało w moim sercu i życiu. Żeby to Słowo Boże zaczęło wrócić. Jak zaczynam bardziej żyć tym Słowem Bożym, to to życie Słowem Bożym też jest bardziej widoczne na zewnątrz. Tak więc, kochani, polecam Słowo Boże. Lekturę na każdy dzień i na każdy czas. Przychodzi mi na myśl Dawid. Co prawda on miał w zwyczaju modlić się 3 razy dziennie rano, południe i wieczorem. Ale ja myślę, że to też jest dobry wzór na to dla chrześcijanina, który pragnie za Jezusem, za swoim Panem, aby się karmił tym Słowem Bożym w każdym czasie, czy to rano, czy w południe, czy wieczorem. Wierzycznie. Wierzycznie. Bo jak nasz Pan powiedział, nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale tylko ci, którzy wykonują to, co jest pisane w Słowie Bożym. Amen. Dziękuję bardzo za zespół. Ja mogę tylko powiedzieć, że ten werset z Rzymian 10:17 wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. W moim życiu to naprawdę było tak, że ja słuchałem Słowa Bożego. Jestem kierowcą i ciężko jest czytać za kierownicą. Ponadto to nawet nielegalne, ale słuchałem. Słuchałem Słowa Bożego, miałem to w audiobookach i słuchałem. Tak ta wiara właśnie się w moim przypadku wzbudziła. Oczywiście miałem Biblię, tą Biblię czytałem, no może nie codziennie, chociaż wybierałem sobie, podkreślałem fajne rzeczy i właściwie karmię się cały czas jednym i tym samym, ale to było tak, raz skoczyłem tu, raz tu, puściłem sobie w ciężarówce z YouTube Biblię, gdzie ktoś czytał, akurat wtedy to był bodaj przekład z Biblii Warszawskiej, niesamowite wrażenie na mnie zrobiło. Mogę powiedzieć, że uwierzyłem, nawróciłem się przy drugiej księdze Mojżeszowej. A potem to tylko już się chciało słuchać. I tak się słucha, no. Właśnie tego Jeremiasza, no, tą księdzarówce sobie słuchałem. Okej. Okay. Czekam, ale dalej? Dobrze, kochani, 10 dni ofiary. Jeżeli macie w sercu coś rzucić do koszyczka, to prosimy. Nie ma przymusu. Tak jak słowo mówi, ochotnego dawcę Bóg miłuje, ale nie jest przymusu. Na koniec zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Także jak możecie, wstańcie jeszcze. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem dzień i dzień. Jezus zwyciężył, to dokonało się, szatan pokonany, Jezus ma śmierć i moc, Jezus jest Panem.
dziękuję za to nabożeństwo, za to, że po raz drugi mógłbym się zgromadzić, że możemy wysławiać Twoje imię, że możemy się uczyć Twojego słowa. Dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu, która przebywa, Panie, tak odległych miejsc. Panie, to jest niesamowite, jak ludzie chcą słuchać Twojego słowa, jak chcą się zgromadzać, mieć społeczność. Panie, Ty nakazałeś, Ty powołałeś uczniów, aby budowali Kościół i my, ucząc się od nich, ucząc się od Ciebie, również chcemy, Panie, mieć społeczność, uczyć się wszystkiego, co Ty nam przekazałeś, uwielbiać Twoje imię, wywyższać. Dziękuję Ci, Panie, za tą możliwość. Ja Cię proszę o błogosławieństwo na temat odchodzący tydzień, abyś Ty był z nami, abyśmy mogli też wrócić do domu, abyśmy mogli pamiętać o tym, że Twoje słowo jest zawsze z nami, że Ty jesteś zawsze z nami. Cokolwiek się będzie działo, czy jeżeli jeszcze z kim będzie strach, Panie, może zawsze wrócić do Twojego słowa. Jeżeli jest coś, co nas niepokoi, Panie, zawsze możemy otworzyć Twoje słowo. A Ty nam przez Ducha swojego świętego objawiaj. Otwieraj nasze oczy, otwieraj nasze serca na to słowo. Właśnie je rozumiem tak, jak ono zostało napisane. Panie, rozpływaj nas szczęśliwie do domu. Błogosław nam każdy dzień. Jeżeli jest to Twoją wolą, pozwól nam się zgromadzić tutaj w przyszłym tygodniu. Ja Ci, Panie Boże, dziękuję też za te dary, za każdego funta, który tutaj jest. Za to, że Panie, Ty nam błogosławisz, Ty nam błogosławisz również w taki sposób fizyczny, że mamy co jeść, mamy w co się udać. I to wiesz, to jest to, co my potrzebujemy. Ale my chcemy szukać najpierw Królestwa Bożego i Ciebie. Tobie chwała, cześć i uwielbienie i jeszcze Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję Panu.